Jak zawsze przystojny, po treningu już gotowy, ale widzę, że waga też chyba słuszna. Nie no, waga na chwilę obecną jest wagą ciężką, nawet nie półciężką, także no jest troszeczkę kilogramów do zrzucenia. Nie będę mówił, że się obijałem, ale na pewno się obiadałem. Nie przedstawiłem, Alberto Dziękowski, jakbyście nie poznali, ale w bardzo dobrej formie dzisiaj na treningu, czy tylko tak wpadłeś? Nie, dzisiaj zrobiłem trening, robiliśmy zapasy, no i teraz chwilę troszeczkę usiedliśmy, porozmawialiśmy sobie z tobą, z trenerem, no i akurat jeszcze udało się, że załapałem się na wywiad. Wczesną jesienią cię zobaczymy, czy późną jesienią cię zobaczymy w ogóle w akcji po walce z Queenem? No jest szansa, żeby zobaczyć taką może środkową jesienią, znaczy raczej może późną jesienią, ale raczej na pewno w tym roku, może będzie troszeczkę wcześniej, zacząłem już trenować, także zobaczymy, może jeszcze wskoczy na jakieś zastępstwo. A na dzisiaj waga jak wygląda? No na dzisiaj jest 95 kg, także troszkę jest do odrzucania, 11 kg do limitu. Nie ma co ukrywać, że ostatnia gala KSW 72 pokazała, że zamiany są możliwe, chociażby u Marsy miał problem z rywalem, tak? I w ostatniej chwili Gładkowicz doskoczył. Jak w ogóle oceniasz to? Ty byłbyś w stanie w tej wadze wyskoczyć tak na szybko, czy raczej nie bierzesz walk na szybko? Znaczy, mogę brać walki na szybko, ale wydaje mi się, że raczej w mojej kategorii, no wydaje mi się, że nawet teraz, nie wiem, dwa tygodnie, tydzień bym w stanie był zrobić ten limit 84 kg. Też z tego, co mi wiadomo, u Marcy nie zrobił wagi, bo troszkę przybrał, on się miał początkowo bić z Mężniewem, dobrym zapaśnikiem i troszkę były inne te przygotowania, ale rzeczywiście było to zaskakujące, bo z tego, co mi wiadomo, sztab Gładkowicza chciał zrobić catchweight na 95 kg i to właśnie Francuz się nie zgodził, a koniec końców to on nie wypełnił limitu wagowego. Właśnie, co jak w ogóle w twojej ocenie jest tak, że jest 8 walk, 3 zawodników nie wypełnia limitu wagowego, no organizacja ostro tutaj pocięła pensję, ale to też chyba jakaś dyscyplinująca rozmowa też powinna chyba być, bo to jest w przypadku na przykład Londynu mieliśmy UFC, 28 zawodników i wszyscy wykonali wagę. No tak, no tak jak chyba w przypadku Tomka Romanowskiego to było minus 50% wypłaty. No Marcy też. Tak, tak jest, no i wiesz Tomek, no na pewno to przeszkadza potem, jeśli ktoś jest naprawdę tak wysoko w rankingach, jak nawet Tomek Romanowski i już tak naprawdę sam powiedział dyrektor sportowy Wojciech Frysiewski, że ta walka będzie dla niego eliminatorem o pas. No teraz nie wiadomo, jak zestawić tego chłopaka. Ten chłopak mówił na początku jeszcze, że może kategoria 84, wiadomo, też to było powiedziane na emocjach. Z tego, co mi wiadomo, to nawet zastanawiałem się, żeby zrobić taki check na sucho, czy Tomek może zrobić limit tej kategorii półśredniej, no i wtedy będą dalej myśleć. Wydaje mi się, że na pewno to jest dobry pomysł. No to chyba nie pierwszy raz Tomek ma kłopoty z wagą. No tak, no jakoś Tomkowi się częściej zdarza, ale tak naprawdę to... A w programie tylko jeden chyba było 80 kg, tak? Jeśli się nie mylę. Tak, znaczy tam co walka, chyba zaczynali pierwszą walkę od, jeśli mogę błąd popełnić, ale chyba pierwsza walka była do 82, a potem ten limit schodził coraz niżej, a w finale trzeba było już wypełnić tą limit kategorii półśredniej. No i też wracając do Tomka, to widać, że tak jakby po tym programie Tomek przecież całkowicie stał się profesjonalnym zawodnikiem MMA, postawił w 100% i widać właśnie z walki na walkę, jak się ogląda i Tomka, bo naprawdę naprawdę dostarcza wielu, wielu emocji i bardzo mi się przede wszystkim podoba styl Tomka, podejście. Takie stylu tak chciałem zobaczyć. Tak, że naprawdę i najlepsze jest to, wiesz, że widać, że ten chłopak z walki na walkę, on się coraz bardziej rozwija. Już w ostatniej walce z Pietrzakiem dodał te niskie kopnięcia i tutaj też te niskie kopnięcia na łydkę z tej nogi wykrocznej, on niewygodny mańkucik, no działają i robią robotę i się doprowadza je w takim tempie, że nie wiadomo naprawdę, czy uderzy przednią ręką, czy uderzy przednią nogą. Ta jego pozycja też taka dość charakterystyczna, właśnie to, co powiedziałeś o stylu, bo to mi przyszło do głowy. To jest tak, że on chyba przed walką z Patrykiem Kinclem tego raczej nie stosował. Później chyba już po tej walce gdzieś zaczął ten styl zmieniać. Przynajmniej ja to tak pamiętam, albo się mylę. To znaczy mi się wydaje, że od samego początku miał taką, wiesz... Manierę? Taką manierę walczeniem w ogóle z tym łokciem, cały czas na balansie, skrót dystansu. Widać ewidentnie, że Patryk dobrze rozegrał to taktycznie, bo widzieliśmy
pierwszą część jakby tego pojedynku i potem Patryk jakby odstawał szybkościowo od Tomka, jeśli chodzi o tą stójkę i po prostu przeniósł tą walkę do parteru, tam wydawał się Tomek bezradny. Tomek też jakby nie uchylał jakby, nie wiem, rąbków tajemnicy i o co tam chodziło, ale widać było, że jednak były tam jakieś chyba już problemy jakby przed walką i ciężko tak naprawdę w to nie uwierzyć, no bo jednak po pozostałych walkach no, prezentuje się naprawdę wybornie. Andrzej Grzebyk to in minus zaskoczenie, że gdzieś tutaj Andrzej był typowany na taką wielką gwiazdę walki wagi półśredniej. Przyszedł z konkretnymi założeniami, nawet gdzieś tam napomykał o tym, że wadze średniej też by chętnie się sprawdził. I jednak tutaj przychodzi kolejna porażka, tak? No, pomijam już fatalną kontuzję w walce z Aromskisem, ale gdzieś ta kariera jednak no, nie rozpędza się w wykonaniu Andrzeja mocno. No, wydaje mi się, że Andrzej tak jakby wybił się ze swoich torów, naprawdę szedł od walki do walki i kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa i też miał trudne walki. Bo też czasami leżał w tych pojedynkach i musiał odwracać tą szalę. Mi się wydaje, że Andrzejowi na tą chwilę po prostu potrzebna jest taka może jakaś łatwiejsza walka po to, żeby wrócić z powrotem na te tory. I może ja się mylę, ale wydaje mi się, że tak jakby Andrzej jak chodzi do oktagonu jednak nie ma tej samej pewności siebie co wcześniej. Ja też wiem jak smakuje seria porażek i to jest naprawdę trudny okres dla zawodnika i teraz jest pytanie, bo to jest potrzebny taki wiesz, moment przełomowy i teraz jest pytanie, czy ten moment przełomowy nadejdzie, żeby po prostu się przełamać i po prostu znowu uwierzyć mocno w siebie, bo na pewno nie można odmówić umiejętności temu chłopakowi. Tomek co prawda nie był faworytem przed tą walką u bookmacherów, ja w mojej ocenie był. Nie chodziło nawet stricte o umiejętności, ale naprawdę jak się mówiło, ma ten ciąg na bramkę i jest ta duża częstotliwość u niego startów. No i jeszcze jakby Tomek perfekcyjnie wypełniał limity wagowe, no to naprawdę to wzór zawodnik. Z czwórki zawodników zagranicznych trójka wygrała, tak? Przegrała tylko Sara Luzar-Smajic. Natomiast jak ty w ogóle postrzegasz właśnie to umiędzynarodowienie organizacji KSW? Tam nie brakowało nigdy międzynarodowych walk, ale jednak w dużej mierze dzisiaj ten poziom podniósł się. Ci zawodnicy są naprawdę dobrzy. Brian Hoy zaskoczył kompletnie tutaj wszystkich. Nieznany chłopak przyjeżdża i nagle robi naprawdę dobrą robotę, tak w tym sensie, że pokonuje polskiego zawodnika bardzo efektownie. No tak, no i przede wszystkim nie był tutaj faworytem. No też wydaje mi się, że trzeba spojrzeć tutaj na platformę. No Viaplay jest transmisja do kilku krajów, wcześniej było do 8, teraz widzimy, że już dochodzą tak samo chyba Niemcy, ale mogę się mylić. Czyli ta ekspansja, jeśli chodzi o KSW na ten rynek europejski jest coraz większa, co bezpośrednio jakby skutkuje kontraktowaniem nowych zawodników, no bo wiadomo, że będą robić te gale zagraniczne. No, Wojek w programie mówił tutaj o dwóch galach zagranicznych jeszcze w najbliższym półroczu, czyli przepraszam, w tym półroczu. No zobaczymy, czy to wszystko dojdzie do skutku, bo gdzieś tam słyszałem, że już zaczyna COVID szaleć, ale no, na pewno jest platforma i właśnie często jakby ta częstotliwość gal też nagle bardzo się zwiększyła. Już tych gal jest organizowanych 12 w roku, są co miesiąc, czyli na pewno oni też liczą, żeby zbudować tych zawodników i potem pokazywać ich, przyciągać jakby tą publikę na hale za granicą, co bezpośrednio wpływa na nowe kontrakty i jest więcej zawodników i to wpływa na poziom, tak jak powiedziałeś i dlatego fajnie się na to patrzy, że to wszystko się rozwija, a wracając już do samego Briana Hoya, no wydaje mi się, że nie mógł się zaprezentować lepiej. Raz, że przede wszystkim pokazał charakter, bo został sprowadzony przez zapaśnika, ale high kickiem wrócił szybko, pokazał tą twardość, nieustępliwość. Jeden knockdown, potem drugi knockdown, naprawdę bardzo widowiskowa walka, widowiskowe skończenie. No i ten wywiad po walce, czyli polska dziewczyna, wszystko się zgadza. Wydaje mi się, że na pewno kupił tutaj kibicę. Tak jest, kupił tutaj polskich kibiców, jeszcze parę słów po polsku. No wydaje mi się, że takie bardzo fajne wzmocnienie i takie charakterystyczne wzmocnienie i też ciekawa postać, bo bije się na co dzień w King of the Street, czyli to są takie walki bez zasad, na betonie ogrodzone jest takie, zrobione jest taka
klatka, ale jak nie wiem, jak z ogrodzenia, także polecam, można sobie pooglądać Briana Hoya, jak tam się... W zasadzie strzelki, tylko na betonie. Tylko strzelka jest na piachu i w ringu, a tutaj jest beton i taka ala klatka. Sara Luzar-Smajic przegrywa, ale naprawdę uważam, trzeba zwrócić uwagę na Emilię Czerwińską. Jedna tylko walka zawodowa do tej pory, ale ponad 200 walk w kickboxingu, to jest dziewczyna wywodząca się z full kontaktu, czyli ta praca na nogach, przód, tył, ten walka... Boks. Tak jest i przede wszystkim bardzo dobry boks. Przede wszystkim boksuje bardzo wąsko, nie widać tych ciosów, te ciosy są w ogóle niesygnalizowane, nie ma przy tym żadnego przyruchu. Dobrze czyta walkę, od dwie rundy trzymała się całkowicie swojego planu taktycznego, cały czas zawodziła w prawo, ustawiała Sarę na tą prawą rękę, trafiła. Tam troszeczkę może zabrakło jakby tego doświadczenia po to, żeby dobić tą rywalkę, z tego co mi wiadomo nawet chyba mała rękę lewą, bo zamiast chyba dobijać prawą, uderzała chyba lewą, czy jakoś tak na odwrót, ale to też dzisiaj słyszałem dopiero na sali, no wydaje mi się, że ogromny potencjał, nawet jak walka trafiła do parteru, wiedziała, że tam jeszcze są braki, jeszcze ten parter nie jest taki, jak jej stójka, ona tam się nie spieszyła, wiedziała, że może tą trzecią rundę również oddać. Wydaje mi się, że ona może stanowić w przyszłości o sile tej dywizji. Walka mojego klubowego kolegi, no niestety przegrana, Patryka Kaczmarczyka, ale też Dawid Śmiechowski pokazuje, że to nie jest tak, że on przegrywa te rundy po prostu początkowe, to jest jego styl i... Wszyscy siłę z rywali. Tak jest i zobacz, Tomku, no 10 walk wygranych, bodajże chyba 8 KO, dwa poddania i wszystko tak naprawdę druga, trzecia runda, głównie trzecia runda, widać, że... Potrafi zapracować? Tak, zapracować, ale wiesz co, on troszkę tak walczy, jakby czytał książkę Sztuka Wojny, tam jest, że musisz uczynić przeciwnika wielkim, żeby poczuł się pewny, wtedy jest mniej uważny i wtedy przejść do kontry ofensywy. No tak walczy Dawid Śmiechowski. Dla Patryka, no wydaje mi się, że na pewno taka lekcja, ten chłopak naprawdę ma bardzo dużo umiejętności, wydaje mi się, że... Umiejętności to mu nikt nie zabiera, no to co... Kreatywność szalona. Takie, kreatywna, potrafi walczyć widowiskowo. Tutaj naprawdę uparł się na te sprowadzenia. Wydaje mi się, że tak jakby to kopnięcie, możliwość doprowadzenia tego kopnięcia przez Dawida wynikało z tego, że Patryk stanął. Nie wiem, czy chciał wymieniać ciosy, ale tak jakby patrzyłem ze stanowiska komentatora, tak jakby on był troszkę już zmęczony tymi sprowadzeniami, wszystkimi tymi nieudanymi próbami, bo chyba bodajże trzy sprowadzenia nieudane, za każdym razem Dawid wrócił na nogi, no i to kopnięcie, ale no może nie Sami Shield, bo Sami Shield kopał głównie lewą nogą podbiciem na wątrobę, ale ten front naprawdę był mocarny, jak tam powiedział Patryk, no skręciło mu kichy. No a walka wieczoru, naprawdę no poemat z jednej i z drugiej strony, no tam się działo, tam był piec, no i ten właśnie styl Tomka Romanowskiego, przede wszystkim, że kiedy on boksuje i kiedy zadaje ciosy, za każdym razem jego głowa znajduje się w innym miejscu i jest szalenie trudny i ten dystans, ani nie jest to dystans ciosu prostego, ani to nie jest pół dystans, gdzie można byłoby zainicjować klincz ze strony rywala, jest szalenie naprawdę niewygodny i to właśnie mu nie przeszkadza, bo mimo, że tego krótkiego zasięgu jest bardzo przede wszystkim takim zawodnikiem, który wnosi styl, którego tak naprawdę ciężko znaleźć u jakiegokolwiek innego sparring partnera. Dla mnie gala na początku, no nie ma co powiedzieć, troszkę nudna. Wydaje mi się, że od czwartej walki zaczęła się rozkręcać, ale te cztery ostatnie walki uważam całkowicie jakby, może nie, że uratowały tą galę, ale na pewno były ozdobą tej gali i wyniosły tą galę, jeśli chodzi o ocenę, na dużo wyższy poziom. To na koniec już, żeby nie przetrzymywać Ciebie, zapytam o Emil Weber-Meck, doskonale Ci znany zawodnik, nie dojechał niestety. Możemy liczyć, że zmierzysz się z nim jeszcze raz? Znaczy, chciałbyś w ogóle? Znaczy wiesz, no ja w tej walce leżałem, ale w końcu wygrałem ja przez te KO. Pamiętam, bo byłem na tej walce. Fajna walka wyszła, no udało mi się tam ubić Emila, pamiętam, trafiłem go prawym nad lewym kolanem i potem... Potem trafił do UFC dzięki temu. Tak, ale po tej walce jeszcze ze mną, jak go znakotowałem, on bił się na Venator FC i bodajże chyba... We Włoszech pokonał Rusimara Palareza i to jakby otworzyło mu tą drogę. Potem była walka wygrana, no przegrywał przez decyzję między innymi z Bartkiem Fabińskim i Kamaru Usmanem. Teraz chyba bodajże rekord 9 wygranych, 6 porażek.
No wiesz, to jeśli będzie ta kategoria, padnie taka oferta, ja nigdy nie odmawiam, nie odmawiam walk, nigdy nie odmawiałem walk, także zobaczymy, no nie, wydaje mi się, że nie ta kategoria wagowa, nie wiem, czy już 77 jest moją kategorią wagową. A nie wiadomo, czy on nie pójdzie wyżej. No może pójdzie. Jest duży chłop. No słuchaj, no zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać, no ja nigdy nie, nikomu nie odmówię walki. W takim razie dziękuję bardzo za wywiad, no i co, do zobaczenia i dzięki za podsumowanie. Dzięki wielkie i trzymajcie się, ja dziękuję Tomku, Tobie Tomku za wywiad. Jeszcze raz, dzięki.